Dzień dobry. Dzisiaj mam dla Was film, który poświęciłem postaci pana Adama Kowalskiego, czyli człowieka, który brał udział w opracowaniu wzorca rasy zamojskie. Te prace pan Adam Kowalski prowadził wspólnie z panem Stanisławem Czekanowskim. Niestety już nie ma możliwości nagrania żadnej rozmowy z panem Czekanowskim, gdyż po prostu pan Czekanowski kilka lat temu zmarł. Natomiast pan Adam Kowalski zgodził się wziąć udział w rozmowie ze mną i opowie nam o tym, jak wzorzec rasy zamojskiej powstawał, jaka była historia jego utworzenia, jakie były przyczyny, jak to się wszystko działo. Także myślę, że dowiemy się z tej rozmowy kilku ciekawych rzeczy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że no tutaj to jest bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o gołębie zamojskie, no bo to właśnie dzięki tutaj ogromnej pracy pana Adama Kowalskiego i jego przyjaciela, jego kolegi, pana Czekanowskiego w ogóle ta rasa została po prostu uznana. Ona już przez wiele, prawdopodobnie setek lat, a na pewno dziesięcioleci, była już dobrze ukonstytuowana i rozpowszechniona, już dosyć dobrze była ta rasa dopracowana pod względem eksterierowym i ona była chętnie hodowana właśnie na Lubelszczyźnie, na Zamojszczyźnie, na ziemi podkarpackiej. No i niestety no nie była szerzej znana. Nie była znana jako rasa, która figuruje w rejestrze ras gołębi, które uznaje Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Także no to naprawdę trzeba tutaj docenić to, że panowie wzięli na siebie ciężar opracowania tego wzorca. Nie była to na pewno jakaś tam łatwa praca. Na pewno o tyle była łatwa, że była to rasa dobrze, tak jak powiedziałem wcześniej, już ukształtowana, już po prostu wiadomo było, jaki kierunek temu gołębiowi nadali nasi po prostu pradziadowie, którzy zaczęli te gołębie hodować i oni obraz tego gołębia mieli już, jak to się mówi, w głowie, wiedzieli, do czego dążą, wiedzieli, na jakie cechy zwracać uwagę. No i też bardzo istotne w tym nawet projekcie wzorca, który pan Kowalski z panem Czekanowskim przygotowywali, było to, że szczególny nacisk oni kładli na to, że są to gołębie o wybitnych zdolnościach lotowych. Niestety w ogóle żaden zapis na temat lotu tych gołębi we wzorcu rasy no, nie został uwzględniony. Natomiast myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy my też na przyszłość nie zapominali o tym, że są to przede wszystkim gołębie wysokolotne. Zresztą, jak zobaczycie, panowie też zaproponowali nazwę dla tych gołębi zamojski wysokolotny. To już nie jest ich winy, nie jest ich przyczyny. Ten przydomek nie został później dodany już w oficjalnie obowiązującym wzorcu rasy. Ale myślę, że może oddajmy głos panu Adamowi Kowalskiemu, bo myślę, że on tutaj ma najwięcej do powiedzenia. Zapraszam na film. Zanim oddam głos panu Adamowi Kowalskiemu, przeczytam wam wzorzec rasy, który panowie Adam Kowalski i Stanisław Czekanowski opracowali. Wzorzec gołębia zamojskiego. Zamojski wysokolotny. Pochodzenie i występowanie. Pochodzenie tych gołębi nie jest do końca wyjaśnione. Jedna z wersji głosi, że rasa ta powstała poprzez krzyżowanie miejscowych gołębi z gołębiami perskimi przywiezionymi na tereny Zamojszczyzny przez Tatarów w latach 1542-1623. Druga zaś, że gołębie te są wynikiem krzyżówki gołębi miejscowych
z gołębiami przywiezionymi przez jednego z ordynatów zamojskich z Persji, czyli obecnego Iranu, około XVII wieku. Gołębie tej rasy występują głównie na terenach województw zamojskiego i lubelskiego. Hodowane są również na Śląsku i Zagłębiu, gdzie występują pod pierwotną nazwą Perski, w Poznaniu oraz w Polsce południowo-wschodniej, głównie w Leżajsku, Przemyślu i Rzeszowie. Charakterystyka ogólna. Są to gołębie wybitnie lotne, osiągające bardzo wysoki pułap lotu do całkowitego zniknięcia z oczu i przebywające na dużych wysokościach przy dobrych warunkach atmosferycznych od kilku do kilkunastu godzin, od 2 do 12. Jest to gołąb średniej wielkości, o wydłużonej sylwetce zwężającej się w kierunku ogona. Posiada zwarte upierzenie o długich lotkach i sterówkach. Skrzydła noszone na ogonie nie stykają się ze sobą. Występują one w dwóch odmianach: gładkiej i czubatej. Głowa. Wydłużona, średniej wielkości, o nieco wypukłym, średniej szerokości czole, zwężającym się ku tyłowi. W przypadku gołębi czubatych ozdobiona czubkiem w kształcie szpica, świderka, tworzącym z tylną częścią głowy siodełko na wysokości oczu w kształcie litery U. Oczy. Średniej wielkości, perłowe, u białych, ciemnobrązowego koloru. Brew średniej szerokości, jasnego, cielistego koloru. Dziób średniej długości, jasny, tworzący z czołem kąt rozwarty, nosówki delikatnie biało przypudrowane. Szyja średniej długości, silna, wychodząca z ramion, z podgardłem łagodnie wykrojonym i zaokrągloną linią. U czubatych na karku przechodząca w grzywę. Pierś niezbyt szeroka, wypukła, nieznacznie wysunięta do przodu. Plecy niezbyt szerokie, wydłużone, lekko opadające, zwężające się w kierunku ogona. Skrzydła mocne, długie, przylegające do tułowia, spoczywające końcami lotek na ogonie, nie stykające się ze sobą i nie nachodzące do jego końca. Ogon długi, rozszerzający się ku końcowi, o 12 szerokich sterówkach, stanowiący przedłużenie pleców. Nogi średniej długości, skoki i palce nieupierzone, paznokcie jasne, jedynie u czarnych przyciemnione. Upierzenie szerokie i obfite, dobrze przylegające. Kolor jednobarwne, białe, żółte, czerwone, kawowe, niebieskie, grochowe, czarne. Pstre o nieregularnym ubarwieniu, powstałe w wyniku krzyżowania odmian białych z barwnymi. Żółto-białe, czerwono-białe, kawowo-białe, niebiesko-białe, grochowo-białe, czarno-białe. Pstre barwnogłowe ze śliniaczkiem z białą piersią i lotkami o regularnym ubarwieniu w kształcie plam na bokach skrzydeł i plecach, a ogonie w kolorze głowy. Występują również pstre białogłowe o białych lotkach i ogonie. Błędy i wady. Krótki, szeroki, nieproporcjonalny, zbyt wysoko stojący, duża kostkowa głowa o mocno spłaszczonym czole, za małe oczy lub niewłaściwego koloru, czerwone lub ciemne brwi, długi dziób lub w ciemnym kolorze, opierzone nogi, czarne paznokcie, kolor bez połysku, ogon zadarty do góry lub oparty o podłoże, skrzydła ciągane po ziemi, zbyt duża ilość sterówek w ogonie, powyżej 12, zbyt szeroki lub skrzywiony czubek, przechodzący w prawą lub lewą stronę. Uwagi do oceny. Kształt figury, postawa, położenie korpusu, kolor, głowa, dziób, oczy, brew, wygląd ogólny. Uwagi końcowe. Na wystawach gołębi rasowych preferowane są odmiany czubate, jednobarwne. Natomiast cechy wybitnej lotności wykazuje odmiana gładka, wielobarwna, u której często spotyka się oko łamane lub rwane, zwane też okiem perskim. To znaczy jedna połowa oka perłowa, druga zaś ciemna. Zamojski wysokolotny jest gołębiem godnym większej popularyzacji, gdyż z polskich ras jest najbardziej lotny i wytrwały. Wrzosec opracowali magister Adam Kowalski, magister Stanisław Czekanowski.
16 kwietnia 1994 roku. Tak, słucham. Dobry wieczór, panie Adamie. Dobry wieczór. Także możemy, rozumiem, nagrać tam dzisiaj tą rozmowę. Ma pan troszeczkę czasu. No tak, tak, tak. Z pół godziny więcej trzeba? No zobaczymy. No mówię, jak będziemy to sobie dzielić na raty, także spokojnie spróbujmy pół godziny, to naprawdę wystarczy na początek. No, żeby mnie pan bardzo nie zmęczył. Staram się. Panie Adamie, tak jak już panu wcześniej mówiłem, chcę nagrać z panem rozmowę na temat właśnie tych panów pracy przy stworzeniu wzorca gołębi zamojskich. Bardzo panu dziękuję za ten wzorzec, który pan mi przesłał i też tutaj będzie okazja porozmawiać już na bazie tego dokumentu, więc myślę, że może tak na początek chciałbym, żeby pan kilka słów powiedział po prostu o sobie i o panu Stanisławie Czekanowskim, z którym pan współpracował. Razem tworzyliście ten wzorzec, żebyśmy też mogli panów jakoś sobie, nie wiem, wyobrazić, czym się zajmowaliście. Dobrze. No, ja jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Już pracuję 40 lat w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku. Ponad 40 lat. Także ten staż pracy już mam dosyć spory. No i jeżeli chodzi o Staszka, no to Staszek był dyrektorem Domu Kultury w Przemyślu. Z tego co wiem i chyba do końca, do emerytury pracował właśnie w tym ośrodku. No to cóż więcej można powiedzieć? No, interesowaliśmy się gołębiami od młodych lat, od szkoły podstawowej, zarówno on jak i ja, i to właśnie tymi gołębiami zamojskimi. I że tak powiem, no wspólnie spotkaliśmy się w związku w Rzeszowie. No i tam doszliśmy do wniosku, że trzeba ten wzorzec opracować. No i tak to się zaczęło. Czyli rozumiem, że pan Staszek był starszy od pana. Tak, Staszek był starszy ode mnie, tylko nie wiem dokładnie, jaka to była różnica wieku. Myślę, że 5-7 lat taka była różnica. No ja w tej chwili mam 62 lata skończone. No, Staszek już nie żyje chyba jakieś 3 lata. 2-3 lata z tego co pamiętam. Czyli obaj panowie hodowali gołębie zamojskie, tak jak pan mówi, od dawna. Tak, tak, od dawna, od bardzo dawna. Tam w waszym rejonie, bo też rozumiem, pochodzicie oboje z Leżajska, tam zamieszkiwaliście? Nie, 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 nie. Ja jestem leżańszczanin. Natomiast Staszek pochodził z Przemyśla. Staszek był dyrektorem Domu Kultury w Przemyślu. Aha, czyli Leżaj, Przemyśl, województwo podkarpackie i w obu tych rejonach gołębie zamojskie były hodowane. Tak, tak, tak. Panie Adasiu, a niech pan mi powie, w którym to mniej więcej roku, w jakich latach w pańskich głowach zrodził się ten pomysł, żeby rozpocząć pracę nad właśnie stworzeniem wzorca? Które to mogły być lata? To znaczy, to były na pewno lata 90., wcześniej nawet. No, ja zacząłem chyba w związku już działać w 89 roku. I tam żeśmy się właśnie ze Staszkiem spotkali. W latach 90. zrodził się ten pomysł. A zrodził się z tego względu, że po prostu chcieliśmy te gołębie wystawiać na wystawach, zarówno w kraju, jak i za granicą. I sędziowie po prostu nie mieli jak tych gołębi ocenić. No i jak pokazywaliśmy te gołębie, to różnie były, prawda, oceniane. W jednej miejscowości takie oceny były, w drugiej były zupełnie inne. No, przez to trzeba było
jakoś to ujednolicić w tym kierunku, żeby ten wzorzec powstał. Czyli chcieli panowie po prostu zadbać o to, żeby w wykazie polskich ras zamojskie się znalazły. Dokładnie. I tutaj też widzę w tym pierwszym dokumencie, to już jest taki gotowy projekt wzorca, rozumiem, który pan mi przysłał. Tak, tak. To jest taki wzorzec, który został zaakceptowany przez Polski Związek. I to już jest 94 rok, czyli po takich kilku latach panów pracy. To znaczy, tak, tak. W 94 roku ten wzorzec żeśmy przedstawili na jednym z zebrań w naszym związku i on się spotkał z aprobatą hodowców wszystkich. No i prezes poparł nas właśnie w tych zamiarach, no i przedstawił ten wzorzec w Polskim Związku na jakimś posiedzeniu. No i został zaakceptowany również, bez, że tak powiem, jakichś tam odrzutów. W takiej formie właśnie, w jakiej go pan dostał. Później on był jeszcze dodatkowo zmieniony. To znaczy, była korekta w jakimś stopniu u tego wzorca. Już nie pamiętam dokładnie, prawda, o co chodziło, ale został po prostu przyjęty taki, a nie inny wzorzec. Tak, bo tutaj widzę, że też panowie zaproponowali tą nazwę, do której wielu hodowców chciałoby dzisiaj wrócić. Wielu hodowców za tym optuje, że była użyta nazwa Zamojski Wysokolotny, bo obecnie tak, dokładnie, ten przydomek tak. Został jakby usunięty z nazwy rasy. No, tak się stało, ale tak jak pan widzi, we wzorcu jest wyraźnie Zamojski Wysokolotny. No i tak żeśmy go po prostu opisali. Panie Adamie, a niech pan powie, bo tutaj też mieliście taką propozycję opisania pochodzenia gołębi zamojskich i tutaj też się znalazły jakby dwa takie przewidywane źródła pochodzenia tych gołębi, a mianowicie pierwsze to takie, że gołębie te zostały przywiezione na tereny Zamojszczyzny przez Tatarów. Czyli rozumiem, w czasach tych najazdów tatarskich. Tak. Tak podejrzewaliście panowie, ale to też było tak jakoś przyjęte w tradycji, czy o tym się mówiło, czy jakoś... O tym się mówiło. O tym się mówiło właśnie hodowcy Zamojszczyzny i inni hodowcy, ci starsi hodowcy wcześniej dowiadywali się, że tak to było. I takie dwie wersje nam podawali. Jak żeśmy rozmawiali z tymi starszymi hodowcami, myśmy jeszcze, no ja pamiętam jeszcze, jak byłem w szkole średniej i rozmawiałem tutaj z hodowcami, no to właśnie takie wersje krążyły. Ale wydaje mi się, że ta wersja pierwsza, że zostały przywiezione jako perskie i później zostały krzyżowane z miejscowymi gołębiami, jest bardziej wiarygodna. Tylko przypomnijmy, bo tutaj będziemy w filmie pokazywali zapisy tego wzorca, ale pierwsza wersja dotyczyła przywiezienia przez Tatarów, a druga, która została we wzorcu do dzisiejszego dnia, czyli że jeden z ordynatów zamojskich te gołębie sprowadził z Persji około XVII wieku. Tak, tylko że no różnie to, że tak powiem, się przyjmował. Ja przynajmniej nie spotkałem się specjalnie z poparciem tej drugiej wersji. Jeżeli chodzi o źródła takie, powiedzmy, pisane, wiem, że niektórzy sprawdzali nawet. Tak, no ja wiem, że pan Zbigniew Bilarski dociekał i ostatecznie po kilku latach otrzymał odpowiedź od kustosza Muzeum w Zamościu, że oni tam nie znaleźli w swoich archiwach, zasobach żadnych źródeł, które by mogły tą wersję potwierdzić. Dokładnie tak. Myśmy też się spotkali
właśnie z takimi wypowiedziami, że tam nic na temat, powiedzmy, ordynata gołębi zamojskich nie było. Może to jest jakaś, powiedzmy, taka wersja miejscowych, którzy tam albo to wymyślili, tak, bo też mnie, albo, się, albo tak, tak, albo, tak. Albo po prostu no skojarzyli po prostu gołębia zamojskiego z ordynatem zamojskim. O tak bym powiedział. Bardziej my naciskaliśmy na tą pierwszą wersję, że to jednak zostały przywiezione i przekrzyżowane z miejscowymi gołębiami. Czyli no, wiadomo, no, każda rasa, doszukujemy się w przypadku każdej rasy jakiegoś rodowodu tych gołębi, no, natomiast no, właśnie to jest odwieczny problem ze znalezieniem jakiejkolwiek dokumentacji, która mogłaby te wersje potwierdzać. To są, wiadomo, to są przypuszczenia, to są takie wersje, które po prostu były w obiegu i są w obiegu do dzisiaj. Panie Adamie, chciałem też spytać o to, no bo rozumiem, że panowie chcieli zadbać o to, żeby ten wzorzec rasy stworzyć, czyli domyślam się, że po prostu w tamtym czasie, w tych latach, po przełomie lat 80., 90., gołębie zamojskie były na Podkarpaciu dosyć popularną rasą. No tak, były popularną rasą i były dostępne, wie pan, i na targach. Zresztą wydaje mi się, że więcej było, że tak powiem, ludzi, którzy w ogóle chowali gołębie, a te gołębie zamojskie miały to do siebie, że one się lubiały przenosić, no bo to wiadomo, jednemu ginęły, a do drugiego przychodziły. I jakoś tak, powiedzmy, w wielu gołębnikach te gołębie były wtedy. Przynajmniej jak myśmy hodowali. Jak się pojechało, załóżmy, na targ do Rzeszowa chociażby, no to te gołębie zamojskie nawet spotykało się między innymi gołębiami, między gołębiami pocztowymi, bo do kogoś te gołębie przyszły, prawda? Nawet ktoś może nie wiedział, jakiego gołębia ma, a po prostu chciał go sprzedać. No, także było tych gołębi, powiem, nawet u mnie na terenie Leżajszczyzny dosyć sporo. Nie tylko czubate, ale i gładkie, i praktycznie we wszystkich kolorach były te gołębie. A czy w tych pracach waszych uczestniczyli jacyś hodowcy właśnie z okolic Zamościa, z Zamojszczyzny? Jeżeli chodzi o wzorzec, to myśmy go opracowali sami. Staszek Czekanowski próbował się kontaktować tam ze swoimi znajomymi, których miał na Zamojszczyźnie, ale oni wtedy nie byli zrzeszeni w żadnym związku, po prostu hodowali te gołębie dla przyjemności, dla siebie, że tak powiem, i nie byli zainteresowani. W tym momencie nie byli zainteresowani wzorcem. No tak, bo w tym czasie jeszcze w Zamościu w ogóle nie było powołane. Nie było związku, tak, nie było związku. Oni po prostu, no, że tak powiem, sami działali, indywidualnie, o tak bym powiedział. Czyli generalnie jakby nie znaleźliście takich sprzymierzeńców, którzy by się wtedy włączyli w te prace. To znaczy, sprzymierzeńcy byli. W naszym związku było kilku hodowców gołębi zamojskich. Pozostali koledzy, którzy byli, nas mocno wspierali, no i wszyscy prezesi, i zarówno Wiesiek Goliński, jak i Marian Pawlik, później Adam Zdeb, wszystkim zależało na tym, żeby ten wzorzec wyszedł z naszego związku, no bo to była jakaś promocja, prawda, nie tylko gołębia zamojskiego, ale i Związku Rzeszowskiego. Tak, no bo tutaj też musimy uporządkować to, dla widzów kanału, że po prostu wzorzec rasy powstaje w strukturach Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza i po prostu tej organizacji związkowej, która zrzesza wszystkich hodowców i jest taką oficjalną organizacją, znowu tam przynależącą do struktur międzynarodowych w zakresie hodowli gołębi, więc
takich struktur póki co w tym czasie na Zamojszczyźnie jeszcze nie było. Jeszcze nie powstała żadna organizacja zrzeszająca hodowców. Stąd też no, nie było takiego zainteresowania, bo ci hodowcy nie uczestniczyli w tym życiu związkowym, nie uczestniczyli w wystawach, nie byli członkami. Dokładnie. Należące myśmy się z nimi jedynie spotykali na, powiedzmy, na targach i na jakichś tam, powiedzmy, wystawach, jak oni przyjeżdżali i oglądali te gołębie i przywozili swoje. No to była, załóżmy, wymiana, kupno, sprzedaż. No, takie kontakty były, ale w strukturach związkowych nie uczestniczyli. Zresztą ja panu powiem taką ciekawostkę, że ten wzorzec został przetłumaczony na język angielski. Ja mam jeszcze oryginalną wersję tego wzorca i on został wysłany do, jeden został wysłany do Anglii, drugi został wysłany do Stanów, w Anglii do Jacka Prescotta, natomiast do Stanów do Stanley Ogozalek, takie nazwisko. I bo ja miałem osobiście kontakt z tymi hodowcami, oni jeden i drugi hodowali tiplery angielskie, ale byli zainteresowani też gołębiami wysokolotnymi w ogóle jako takimi i zainteresowali się tym wzorcem i tymi gołębiami. No nie mieliśmy wtedy takich kontaktów i możliwości, powiedzmy, żeby wysłać te gołębie do nich. Jedynie co wysyłaliśmy zdjęcia, prawda, no i wzorce. Oni nam przysyłali, a my im. Ale, że tak powiem, taka działalność była wtedy też. No, poza tym jeździliśmy na takie wystawy zagraniczne. Jedna była na Słowacji, druga była na Węgrzech, w Budapeszcie. No i te gołębie żeśmy też tam pokazywali, prezentowali wtedy. Czyli pan Stanisław Czekanowski. Tak, tak, tak. A czy właśnie, czyli rozumiem, że w tym momencie, kiedy tworzony był wzorzec i trzeba było te gołębie w ramach takich pokazów prezentować, no to jakby obowiązek prezentowania tych gołębi spoczywał na panu i na panie Czekanowskim. Tak, no tak, 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 tak wtedy tak to wyglądało. Wy dbaliście o to, żeby te procedury tam spełnić, bo to wiadomo, przez kilka lat trzeba te gołębie pokazywać, aż one zostaną jakby zatwierdzone. Dokładnie, dokładnie, tak to wyglądało. Tak to wyglądało. No i wie pan, oprócz tego jeździliśmy prawie no, na wszystkie wystawy takie ważniejsze w kraju, no, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Kielcach, no, gdzie można było, no to prezentowaliśmy te gołębie. No i bardzo dużo gołębi żeśmy wysyłali zainteresowanym hodowcom w całej Polsce. Także mnóstwo. Ja mam, że tak powiem, zapisanych adresów bardzo dużo w miejscach, które te gołębie wysłałem. Zresztą Staszek tak samo. Czyli rozumiem, że to właśnie tak się stało. Czyli jak one się pojawiły na wystawach, inni hodowcy z kraju, którzy tych gołębi nie znali albo nie znali ich dobrze, zainteresowali bardzo, się nimi. Tak, bardzo wzrosło zainteresowanie tymi gołębiami. Był okres taki, że naprawdę no, myśmy nie mogli, że tak powiem, dostarczyć młodych, bo były takie zamówienia. Rozumiem, tak. Po prostu było wielu chętnych na te gołębie. Tak jest, tak jest, tak było. No wiadomo, wszystko się kiedyś kończy i po jakimś czasie to się, że tak powiem, uspokoiło. Nie było takiego zapotrzebowania. Później, no wiadomo, te gołębie troszeczkę odeszły w zapomnienie, ale zawsze te gołębie, że tak powiem, były. Tak, no czyli tak, no powstała nowa rasa i stała się po prostu popularna. Szybko zdobyła jakąś popularność i w sumie wypada się cieszyć z tego powodu, że ta popularność się utrzymuje i już niedługo to będzie 30 lat, jak te prace się rozpoczęły. Tak, albo, tak. Albo nawet już minęło 30 lat, bo pan mówił o końcówce lat 80., czyli tak naprawdę no to już praktycznie na dzień dzisiejszy to już minęło te 30 lat od czasu, kiedy te prace się rozpoczęły, kiedy te gołębie zaczęły być prezentowane. Dokładnie, ale ja chcę podkreślić jedną rzecz, że największe zasługi
i osiągnięcia, jeżeli chodzi o wyhodowanie tych gołębi, mają hodowcy Zamojszczyzny i Lubelszczyzny, bo tam te rasy powstały i im się należy największy szacunek, że wyprodukowali, że tak powiem, taką rasę i utrzymali tą rasę przez tyle lat. No myśmy zrobili jakiś taki, dołożyliśmy małą cegiełkę do tego wszystkiego w tym całym, że tak powiem, budownictwie tego gołębia zamojskiego i rozpowszechnieniu go. Natomiast wszystkie podstawy, prawda, to zrobili oni, no i my nie możemy im tego, że tak powiem, nie uznać. Tak, tak, no bo tutaj mówimy o już ukształtowanej rasie, która przez hodowców Zamojszczyzny, z Lubelszczyzny była już doprowadzona do takiego wyrównanego stanu i praktycznie jakby w tym momencie to już było tylko przypieczętowanie tej pracy hodowlanej. Dokładnie. To chodzi, już tak, bardzo, to chodziło, bardzo długo. Tak. Dokładnie. To chodziło tylko o to, żeby te gołębie można było oceniać na wystawach. Tak. Bo do tej pory, prawda, no... Nie było ich wśród ras, tak, tak. Tak, no nie było ich wśród ras. No wystarczy, i... wystarczy spojrzeć na taką popularną publikację pana Stefana Petersi, tego, to jest chyba rumuński autor, tak? Tak, który... tak. Tak, wydał książkę. Był bardzo solidnym autorem publikacji na temat gołębi w Europie. No i w tej polskiej edycji tego wydawnictwa przecież nie ma mowy o zamojskich, a to były to drugie czy trzecie, ja mam chyba trzecie wydanie, to były już lata 80. Tam też dokładnie, tak jest. Magister Stoch chyba przygotował tą polską wersję i tam nie ma ani jednego słowa na temat zamojskich, także no rasa była, istniała, ale była gdzieś w cieniu mocno schowana i panowie ją jakby na światło dzienne. No dokładnie, trzeba było tego gołębia wyciągnąć tak, właśnie, tak. Że tak powiem i pokazać go na wystawach. No. Tak, on był znany w tamtych rejonach, tak, był znany w tamtych rejonach, ale nie był szeroko znany hodowcom w kraju, tak. Nie. Dokładnie. Było publikacji na ten temat. Dokładnie tak było. Także tutaj dzięki panom tak się właśnie stało. A mam też tak, mnie to bardzo ciekawi, czy w tych pracach waszych pomagali wam jacyś sędziowie z Polskiego Związku, bo domyślam się, że część z nich te gołębie znała jednak, być może nawet hodowała. Dwóch hodowców, dwóch sędziów mieliśmy w związku. Jeden z nich hodował też gołębie zamojskie, Rysiek Kot, a drugi i Stasio Gryba. Wprawdzie on nie hodował gołębi zamojskich, tylko gołębie takie ozdobne, garłacze, ale po prostu oni nam też pomagali, że tak powiem, w tych czyli to byli sędziowie z waszego podkarpackiego związku, tam tak, z Rzeszowa. Tak, 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 tak. I oni jako tutaj jednocześnie też hodowcy, jako sędziowie panom pomagali. Natomiast jakby rozumiem tak jak tutaj sobie rozmawiamy, że wszystkie te prace praktycznie były skupione u was w Rzeszowie, w Związku Rzeszowskim. Jeżeli chodzi o wzorzec, tak. Tak to było. Tak, tak, czyli właśnie tutaj panowie tworzyli taki zespół, pan Stasiu i ci dwaj panowie, pan Kot i ten drugi pan... Stanisław Gryba. Stanisław Gryba. Gryba. Tak, tak. I tutaj czy może też pan dołączyć do tego zespołu jakichś innych hodowców, których chciałby pan wspomnieć, którzy brali jakiś taki czynny udział w tych pracach, czy takich ludzi rzeczywiście to nie znaczy, było? Jeżeli chodzi o wzorzec, to opracowanie wzorca samego, opisanie go i tak dalej, no to spoczywa tylko na nas. Natomiast, tak jak mówię, hodowcy, którym żeśmy przedstawili, to tylko go zaakceptowali, że, no bo myśmy... Znaczy, ja powiem jak było. Ja przywiozłem gołębia zamojskiego i tak na jedno właśnie zebrań z tym wzorcem. No i
tutaj prezes właśnie mówi, no co mówi Adam, no to my wiemy, jak Grom Zamoyski wygląda. Po coś tego przywoził tutaj? Przecież my doskonale znamy te gołębie. A ja mówię, ja przywiozłem gołębia nie po to, żeby wam go pokazać, tylko po to, żebyście porównali z tym, co myśmy napisali w tym wzorcu. Żebyście wychwycili, powiedzmy, jakieś mankamenty. No i oni się zaczęli śmiać, przeczytali to wszystko, popatrzyli, mówi, no wszystko jest okej. Okay. Nie widzimy tutaj nic, co by mogło być źle napisane. I ten wzorzec oddawał obraz tego gołębia. Tak, tak, dokładnie, patrząc na tego gołębia. Tak to się zaczęło właśnie, troszeczkę tak śmiesznie, nie? Ale no tak to było. Tak, no też trzeba zdawać sprawę z tego, że to były czasy, gdy jeszcze nie było komputerów, programów edytorskich, wszystkich tych zdobyczy. No, że tak powiem, wszystko trzeba było załatwić. Tak, wszystko trzeba było załatwić. To nam było, że tak powiem, nie było łatwo zrobić. W tej chwili na pewno jest, że tak powiem, łatwiej ze wszystkim, bo wszystko jest bardziej dostępne niż wtedy. Nawet jeżeli by trzeba było zmienić wzorzec, to już jest o co się opierać, prawda? Myśmy nie mieli nic, myśmy zaczynali od zera. Także nam było dużo, dużo trudniej. A wtedy kto te wszystkie wasze prace akceptował tam u góry w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych? No chyba zarząd główny. Zarząd główny, ja wtedy już nie pamiętam, kto był prezesem wtedy. Ale... Czyli oni już tam z wami bezpośrednio współpracowali. Wy tylko im wysyłaliście te dokumenty i czekaliście na... To znaczy prezes naszego związku pojechał na zebranie. To było jakieś jedno z zebrań tego polskiego związku i ten wzorzec przedstawił. Zresztą wcześniej chyba poinformował ich, że coś takiego zrobi. Oni byli na to przygotowani. No i była dyskusja nad tym. No i to przeszło w takiej formie właśnie, żeśmy my zaproponowali i prezes, że tak powiem, przedstawił go. Tak, czyli potem to już przejęły te władze odpowiednie w Polskim Związku i one tam już decydowały. Tak, i oni tak, tylko jedynie zmienili, widzę, rysunek. Ten rysunek mi się tego gołębia, jest to nie tylko mi, tylko i Staszkowi, i innym hodowcom nie podobał, bo on, że tak powiem, był zrobiony na pewno przez kogoś, kto tych gołębi nie trzymał, tylko opierał się o to, co żeśmy napisali. Bo nieudany jest ten rysunek. Bo w waszej propozycji wzorca było zdjęcie gołębia. Było zdjęcie gołębia i był rysunek taki, osobiście go ja narysowałem, ten rysunek, i jak pan porówna z tym, co jest we wzorcu, to on jest inny, ten rysunek, tak, który przedstawili. Prawda? Tak. Widzi pan, jaka jest sylwetka tego gołębia, jak on wygląda w porównaniu z tym, co ktoś narysował i przedstawił we wzorcu. Także... Ale to już nie mieliście na to po prostu wpływu. Nie mieliśmy, myśmy chcieli to zmienić, ale prezes powiedział, że odpowiedź była taka, że skoro zaakceptowali wzorzec i ten rysunek, to już nic nie będą zmieniać. No, tak to się skończyło. I to już tak zostało. Tak. I tak zostało po prostu. Tak zostało. Tak. Panie Adamie, szybko nam zleciało pół godziny, bo już... No, już pół godziny zleciało? Tak, 28 i pół minuty. Także nie będę pana męczył, ale umawiam się na następną rozmowę i chciałbym, żebyśmy poświęcili ją takiemu może przyjrzeniu się temu, jakie te gołębie były, żeby pan tam też nam opowiedział jako hodowca, co pana skłoniło do hodowania tych gołębi i żebyśmy może spróbowali sobie popatrzeć na to, jakie one były w tych czasach, kiedy tworzono wzorzec i co się zmieniło u tych gołębi wraz z upływem czasu, w jaki sposób ta rasa w pana ocenie ewoluowała i się zmieniała i czy nie wiem, poszło to w dobrym kierunku, czy może w nie całkiem dobrym. Także myślę, że będzie okazja
do tego, aby o tym porozmawiać i myślę, że może uda się nam, tak jak Pan mi mówił, wykorzystać zdjęcia z Pana, jakichś zasobów archiwalnych, które Pan posiada, bo to by było bardzo cenne. Także jeżeli byłaby taka możliwość, to bardzo bym Pana prosił o podjęcie takiej próby skopiowania chociaż kilkunastu jakichś zdjęć gołębi z tych lat 90., no bo to jednak jakby nie było, to już, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to już około 30 lat upłynęło od tego momentu, więc warto byłoby się tym gołębiom przyjrzeć. Dobrze, ja postaram się parę zdjęć zrobić i prześlę Panu. No to by było super. Także co, ja na razie Panu serdecznie dziękuję, Panie Adamie. No ja również. I umawiam się na następną rozmowę i myślę, że tak też postaramy się znowu w takich ramach czasowych zmieścić. Także serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.